Tegoroczny sezon na grzyby był naprawdę udany. W lasach wokół Łukowa nie brakowało pięknych prawdziwków, koźlaków czy podgrzybków. Do grzybiarzy dołączyli również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łukowie, którzy przygotowali wystawę grzybów jadalnych i trujących. Zaprezentowali ją na Placu Solidarności i Wolności. Dzisiaj jest pierwsza wystawa grzybów jadalnych i niejadalnych, zorganizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. To pierwsza nasza wystawa, jesteśmy z tego bardzo dumne, że udało nam się zebrać dzisiaj takie okazy. Ponad 20 grzybów jadalnych i około 30 grzybów niejadalnych. Mamy takie grzyby na naszym terenie. Wszystko to po to, żeby uświadomić naszemu społeczeństwu, jakie grzyby zbierać i jak je odróżnić. Niezmiernie jesteśmy rozradowane, ucieszone wręcz, że możemy pokazać to naszym przedszkolakom, które nas dzisiaj licznie odwiedziły. Współorganizatorem wystawy było Nadleśnictwo Łuków. Ten rok jest dla grzybiarzy wyjątkowy. Jest wyjątkowy też dla leśników, bo zapraszamy wszystkich do zbierania grzybów, natomiast ta ilość samochodów, która się pojawia w związku z tym, że ludzie traktują to jako nieprzyjemność, a dojechanie po zbieranie, to troszeczkę w pracy przeszkadza. Natomiast wszystkich bardzo chętnie na grzybobranie prosimy. Zwracamy na to uwagę, żeby zbierać tylko te gatunki, które znamy. Nie zbierać czegoś, co później w domu będziemy musieli przesortować i połowę wyrzucić, bo gdy one zostaną w lesie, sprawią dużo radości przyrodzie, bo wiemy, że te grzyby bardzo nam są potrzebne w lesie. Niektóre, można tak powiedzieć, że niektóre drzewa albo by nie rosły, albo by rosły bardzo słabo, gdyby tych grzybów nie było w lesie. To jest bardzo ważne. Także rok wyjątkowy, który sezon pewnie już się powoli będzie kończył. Każdy, który chciał nazbierać, nazbierał. No i oby te lata grzybowe się powtarzały. Natomiast no, nie jest to takie pewne, bo każdy rok jest inny. Sanepid to miejsce, gdzie można się zgłaszać, jeżeli mamy wątpliwości, czy zebrane przez nas grzyby są jadalne, czy też nie. W tym roku takich pytań nie brakuje. W tym roku zgłasza się mnóstwo osób z zapytaniem, czy jest to grzyb jadalny. No, w tym roku naprawdę jesień okazała się super grzybobraniem, tylko chcielibyśmy, żeby to grzybobranie nie skończyło się pobytem w szpitalu. I stąd dzisiaj ta wystawa grzybów. O udanym sezonie na grzybobranie świadczą m.in. zdjęcia, jakie otrzymaliśmy od Państwa i za które bardzo dziękujemy. Te zdjęcia można oglądać na naszym fanpage'u. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku grzybów będzie równie dużo.